Wracamy do naszej audycji. Przypominam, ja się nazywam Jakub Żabiński. Rozmawiam z działaczami, działaczkami Polskiej Partii Socjalistycznej. Dzisiaj jest ze mną Wiktor Buraczewski, działacz PPS w Trójmieście. Jest przewodniczącym koła miejskiego PPS Sopot i porozmawiamy o tym, jak PPS działa w Trójmieście i w Sopocie. Powiedz mi, Wiktor, od kiedy działacie w Trójmieście jako Polska Partia Socjalistyczna i w ogóle na Pomorzu? Tak na dobrą sprawę zaczęliśmy działać bodajże w 2018-2017 roku, aczkolwiek partia przeżyła, no pomorskie struktury nasze przeżyły troszkę zanik aktywności, spadek. Te struktury się po prostu wykruszyły. W tym momencie no jest już zupełnie inaczej. Tak, mamy trzy koła, po jednym na każde miasto w Trójmieście. A w sumie taki rozkwit tej aktywności przypadł na lato zeszłego roku, 2020. Co się wtedy działo? No, głównie zasługa organizacji młodzieżowej, Czerwonej Młodzieży. Wtedy to w Trójmieście tak naprawdę zaczęły się rozwijać te struktury, najpierw młodzieżówki, a potem stopniowo te struktury rozrastały się również w partii, tak? Czyli młodzieżówka pełni w pewnym sensie rolę wspomagającą dopływ ludzi do partii. Tak, tak. To myślę, że to jest jedna z najlepszych ścieżek tak naprawdę, jak dołączyć do partii, jeśli się nie jest pewnym jeszcze. No, o ile oczywiście granice wiekowe pozwalają, bo tam do 30 roku można dołączać, działać. Ale to właśnie nie tylko młodzież, bo dzięki działaniom młodzieżówki, i to nie tylko na Pomorzu, ale w całym kraju, uwagę zaczęli zwracać bardziej doświadczeni towarzysze. I tak na przykład właśnie na początku tego roku dołączyło kilku towarzyszy, którzy mieli nieco dłuższy staż działania, pracy ogólnie też. No i są to osoby już właśnie mniej kojarzone z takim, powiedzmy, młodzieżowym środowiskiem, czyli nie studenci, nie uczniowie, tylko już ludzie, którzy muszą jakby sobie walczyć z kapitalizmem w codziennym życiu, tak? Osoby, które pracują, utrzymują swoje rodziny. I teraz ten sezon letni przyniósł nam taką naprawdę rozkwit aktywności, dzięki któremu w sumie jeszcze bardziej te struktury się zwiększyły. I to właśnie w te wakacje 2021 roku założyliśmy pozostałe trzy koła. Czyli to są koła w Gdańsku, Gdyni i w Sopocie. I w Sopocie, którego jestem przewodniczącym, tak. W takim razie, jakie są przykłady jakichś działań, które robicie w kołach, zarówno w Gdańsku, w Gdyni, jak i w Sopocie? No to myślę, że jeden z takich najbardziej w sumie znanych poza tą lewicową bańką działań to był nasz udział w obronie stoczni Gryfi w Świnoujściu i w Szczecinie, gdzie to dyrektor stoczni został nadany przez obóz rządzący, tak? I nagle się okazało, że stocznia jest zadłużona, mimo swojego prosperowania jeszcze na długo po transformacji systemowej, co w sumie jest ewenementem. No, ale się okazało, że stocznia jest zadłużona, nie dostaje zleceń, a dyrektor sobie bierze limuzyny na firmę, tak? No i w związku z tym wyciągnęliśmy rękę jakby do stoczniowców, którzy tam pracują. No, do naszych działań takie najgłośniejsze to była blokada ronda pod Świnoujściem, gdzie no faktycznie czuć było moc. No ale też inne działania, no to właśnie... A ile osób się zaangażowało właśnie wtedy w Świnoujściu, w Szczecinie? Wtedy? Ledwo 7, 8? Ale osiągnęliście bardzo dużo, tak, prawda? Tak, no sprawa została nagłośniona dosyć mocno i...
Było rozmowa w mediach. Tak. No nie powiem, że ogólnie ja wtedy świeżo dołączyłem do młodzieżówki, wtedy jeszcze nie do partii. No i byłem zdziwiony, tak, że garstka osób potrafi dokonać no, całkiem sporej akcji i osiągnąć efekty. No ale to jest jedna taka rzecz. Ogólnie staramy się działać właśnie z robotnikami, z pracownikami. Ostatnio na przykład mieliśmy akcję agitacyjną pod zakładem, którego nie będę tu wymieniał, w Słupsku. Dowiedzieliśmy się, że warunki tam panują. No, nie najlepsze, tak? Komuś kręgosłup padł. Ludzie chodzą po śliskiej podłodze z nożami. No, nie ma wentylacji. Nie są przestrzegane podstawowe zasady BHP, tak? No tak. No i to akurat tak się zbiegło z kryzysem pandemicznym, tak? Także powiedzmy, ktoś niezorientowany mógłby uwierzyć, że no, jest kryzys, to teraz oszczędzamy na wszystkim. No, ale zrobiliśmy takie rozeznanie. No i się okazało, że no, samego zysku, czystego zysku, nie przychodu, ten zakład miał 4 miliony, ponad. Milion poszedł na wynagrodzenia dla prezesa, bodajże. Teraz nie jestem pewien już dokładnie, jak to było, ale na pewno 2 miliony poszły na dywidendy dla akcjonariuszy. No, a jak rozmawialiśmy z pracownikami, no to co? No, podwyżki były? Nie było. Bo pandemia, bo kryzys, nie ma pieniędzy. Czyli były różne wymówki, żeby nie wydawać pieniędzy na BHP, tak. Ale też na podwyżki dla pracowników, którzy sobie trudniej radzą w obecnych czasach. Maksymalizacja zysków, minimalizacja kosztów, tak? Tylko, że te minimalizacje kosztów to się osiąga przez właśnie zdrowie człowieka. Komuś tam dosłownie kręgosłup pękł. Ja nie wiem, jak można w ogóle dopuścić do tego. I powiedziałbyś, że to jest odosobniona sytuacja, czy może mamy do czynienia z jakimś takim systemowym, ogólnokrajowym zjawiskiem, że w zakładach pracy w Polsce nie są przestrzegane prawa pracownicze i pracownicy nie otrzymują adekwatnych pensji do swojej pracy? Wydaje mi się, że to jest dosyć pomijana kwestia. No z doświadczenia, tak jak działałem pod zakładami, myślę, że to jest bardziej powszechne niż się nam wydaje. Tylko właśnie w świadomości publicznej te zakłady, o których się tak mówi, rzadko kiedy są kojarzone właśnie z tymi zakładami. Prędzej jak mówimy o jakichś tam fabrykach i tak dalej, no to myślimy sobie, tu jakieś tam samochody tworzą, tak? A za wszystkim stoją ludzie. I ci ludzie narażają się codziennie, żeby napełnić kieszenie szefa, tak? No i to jest karygodne. To prawda. A powiedz mi, bo polska lewica ma często taki obraz formacji, która jednak nie za bardzo jest zainteresowana prawami pracowniczymi. Jak w PPS próbujecie w Gdańsku przeciwdziałać tej opinii na temat Polskiej Partii Socjalistycznej i pokazać, że jesteśmy za pracownikami, za robotnikami i działamy na ich korzyść na co dzień? No powiem szczerze, że to jest, no przynajmniej w naszym regionie, to jest dosyć ciężkie, bo niestety Trójmiasto uchodzi za taki bastion liberalizmu, tak? Tam ten kult indywidualizmu jest dosyć mocny. Ale mimo wszystko próbujemy naszych sił i staramy się uświadamiać ludziom, pracownikom ich prawa. Działamy na rzecz związków zawodowych. Tutaj na przykład współpracujemy z komisjami inicjatywy pracowniczej. W sumie spora część naszych członków nawet należy do Komisji Środowiskowej Pomorskiej. No i po prostu agitujemy, tak? Agitujemy, rozmawiamy z tymi pracownikami. A swoją drogą właśnie anegdotka, tak? Bo kompletnym przypadkiem, jak agitowaliśmy pod tym zakładem wcześniej, co mówiłem, to kompletnym przypadkiem spotkaliśmy kogoś z zakładu naprzeciwko. Bo to w Słupsku jest taka strefa ekonomiczna i tam po prostu zakład na zakładzie jest. No i tam akurat rozwieszaliśmy ulotkę informującą o prawach pracowniczych. No i podszedł do nas i pytał, no a co to jest? No mówimy, że tutaj a propos pracy. No na początku było, że nie, że super się pracuje.
A jak chwilkę pogadaliśmy, to się okazało, że obcinają pensję, jest mobbing w zakładzie. Celowo skracają godziny pracy, mimo że ten pracownik potrzebował tych pieniędzy i tych godzin. No, myślę, że tak więcej osób jest jednak. Czyli myślisz, że przeciętnie polscy pracownicy najłatwiej do nich dotrzeć, rozmawiając z nimi bezpośrednio? Tak. Tak, to zdecydowanie. Myślę, że to jest najbardziej skuteczna metoda działania na rzecz pracowników. I czy oni są świadomi swoich praw? Najczęściej jak z nimi rozmawiacie, bo wiem, że przeprowadzacie bardzo dużo takich rozmów, myślicie, że jak bardzo są zorientowani w kwestiach związkowych, w kwestiach tego, jakie przysługują im prawa, również wobec kontroli BHP w miejscu pracy? To jest niestety sprawa smutna dosyć, bo uzwiązkowienie w Polsce leży tak naprawdę. Jeżeli dobrze pamiętam teraz procentowo, to tam jest bodajże 40% osób, 30 może. No to jest może nawet 20, nie jestem pewien, bo sprawdzałem to dosłownie w zeszłym tygodniu. No to jest niebotycznie mało. W takiej Danii na przykład to jest nawet 70%, tak? Czy 80%. No ludzie niestety nie zdają sobie sprawy ze swoich praw. No jest powszechny też ten kult haruwy, że tak powiem, cenzuralnie. No i niestety to się nam sprzedaje jako ten jakby kapitalistyczny ład, tak? To jest to, gdzie dzień w dzień tak to wygląda. To jest ten sen, o którym tak zawsze marzyliśmy, amerykański jakikolwiek. No i tak musi być. I dopiero jak rozmawiamy, to wtedy ludzie się dowiadują, że hej, że można walczyć, tak? Dobrze, że z nimi rozmawiacie. To jest najważniejsze, że coś się dzieje, prawda? A jeszcze wracając do tej harówki i kultu ciężkiej pracy. Często zarzuca się działaczom lewicy, że są przeciwko pracy, są leniami, nie chcą pracować, ale wytłumacz może, o co chodzi z tą harówką. Czy to po prostu jest z naszej strony wystąpienie przeciwko ciężkiej pracy, czy bardziej chodzi o ciężką pracę bez walki o wynagrodzenie, bez świadomości praw pracowniczych? No ogólnie to chciałbym powiedzieć no, osobom, które tak twierdzą, że tak, że socjaliści są leniwymi osobami, że nie chcą pracować, to polecam to powiedzieć naszym towarzyszom, którzy po 12 godzin dziennie pracują, byle tylko związać koniec z końcem. No, myślę, że to jest właśnie zarzucanie lenistwa komukolwiek na socjalistycznej scenie kompletnie mija się z prawdą. Jesteśmy ludźmi, którzy pracują, jesteśmy ludźmi, którzy chcą pracować i o jakimkolwiek lenistwie to nie może być mowy. Jedyne co, jakby o co walczymy, to jest godna praca, to jest szacunek do pracownika. Prawo to 8-8-8, tak powiedzmy teraz. 8 godzin snu, 8 godzin pracy, 8 godzin na czas wolny. Tylko że jeszcze w tym czasie wolnym to wiadomo, dochodzą obowiązki. Ktoś ma rodzinę, musi się zająć dziećmi. I to wszystko też jest praca mimo wszystko. Jakkolwiek by tego nie nazwać. No, jakiś tam konserwatysta powie, tak, że a, no to tam ktoś się decyduje na dziecko, no to automatycznie się zgadza na to. Nie, tak nie powinno być. Czyli każdy powinien mieć możliwość decydowania o swoim życiu i spędzania swojego czasu wolnego. Jak najbardziej. W godny sposób, mając do tego warunki. Tak. Żeby ludzie zdrowo żyli, to muszą mieć też czas na siebie, na samokształcenie, na swój rozwój. Czego teraz nie ma. Ludzie harują po 8 godzin. No to mówimy tutaj jakby w najlżejszym przypadku, tak? Ale no, żeby tylko po 8 godzin. No właśnie, tak. Wracają do domu wyczerpani i nagle co? Albo padają na twarz i śpią, albo mają rodzinę i jeszcze muszą wytężyć więcej sił.
Znam przypadek pracownicy z zakładów Amazona pod Poznaniem, gdzie tak naprawdę snu w ciągu doby miała 4 godziny. Bo miała na utrzymaniu rodziców chorowitych, dzieci, męża, tak? Bo przecież no, ktoś powie, no kobieta, tak? To przecież musi się opiekować domem, bo taki mamy tutaj stereotyp. I pracowała w Amazonie. Jeszcze dojazdy, to wszystko się składa i potem się dziwimy, że ludzie w Polsce nie są szczęśliwi, że są przemęczeni. No, o czym my mówimy, tak? Więc do takich ludzi właśnie kieruje swoje przesłanie Polska Partia Socjalistyczna, tak? Żeby mieli godną pracę, godne życie i mogli realizować się w swoim wolnym czasie. Tak, jak najbardziej. To są ludzie, którym my chcemy pomóc. To są ludzie, którzy tej pomocy potrzebują, nawet jeżeli sobie czasami nie zdają tego sprawy. Bo status quo, jaki mamy, to tylko status quo. Status quo zawsze można zmienić. I ja się czuję tutaj zobowiązany do tego, żeby walczyć o przyszłość, w której pracownicy polscy będą godnie traktowani. I to się... Wcześniej w sumie tego tak nie nazwałem, ale to jest właśnie ten patriotyzm, który ja uznaję. Dbanie o polskich pracowników, polskie społeczeństwo, żeby nam wszystkim żyło się dobrze, a nie tylko garstce elity. O tym zapominają często liberałowie i polska prawica. Dziękuję bardzo. Rozmawiałem dzisiaj z Wiktorem Buraczewskim, przewodniczącym koła PPS Sopot. Ja się nazywam Jakub Żabiński i zobaczymy się za tydzień w kolejnej audycji. Dziękuję bardzo. Dziękuję Ci serdecznie i do widzenia.